Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w święto świętego Bartłomieja na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj Ewangelia według świętego Jana, fragment, który mamy do odczytania, do rozważenia, to fragment, w którym Natanael spotyka się z Jezusem. I pierwsze pytanie, jakie stawia Bartłomiej, czyli Natanael Jezusowi, mu pyta się, skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiada, widziałem cię, zanim do mnie przyszedłeś pod drzewem figowym. Wtedy Natanael wyznaje wiarę w Jezusa, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Co takiego w rozmowie musiało zdarzyć się, że Natanael tak nagle wyznał wiarę? Natanael, czyli Bartłomiej, zobaczył, że Jezus jest kimś ważnym, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, że jest Rabbi, dlatego że wyznał mu coś, o czym nikt więcej nie wiedział, tylko sam Natanael. Czyli pokazał Jezus, że znam cię, widziałem cię. I zobaczcie, kochani, co mówi Jezus. Mówisz tak, bo powiedziałem ci coś ważnego o tobie, ale zobaczysz jeszcze więcej, zobaczycie jeszcze więcej. Królestwo niebieskie i życie wieczne. Kochani, a czy my byśmy potrafili wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa po tym, jak On by nam coś powiedział? Tak naprawdę warto sobie odpowiedzieć, kim dla mnie jest Jezus. Czy jest już tylko historią, tradycją, przyzwyczajeniem? Czy naprawdę jest Synem Bożym, Mesjaszem, Nauczycielem? Kochani, spróbujmy sobie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. I czy ja znam Chrystusa tak, jak Chrystus zna każdego z nas? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro.